Kariusz Słupiński rzucił na bruk biura przy placu Szarych Szeregów ku postoju taksy Stowarzyszenia Biednych Ludzko, które społecznie rozdało biednym 1076 ton żywności, 365 ton z programu PEAT, 131 ton w biurkach żywności, 580 ton to 25 sztuk jabłek. Obrazowo jest to pełny skład pociągu towarowego. Chyba nie ma takiego drugiego człowieka na świecie, który takie świństwo zrobił. Teraz SKOP ma swoje biuro pod chmurką na łonie natury. W tym samym budynku burmistrz ślubowania po ponad 73 latach zamieszkiwania wyrzucił, zadecydował, żeby rodzina opuściła zabytkowy budynek i dał mieszkanie do remontu, gdzie trzeba włożyć pieniądze. Czyżby następny budynek ktoś z otoczenia sobie upatrzył? Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy.